Cześć, w dzisiejszym wideo chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak utrzymać zainteresowanie dziewczyny w związku na dłużej. Mam dla Ciebie takich parę rad, które sprawią, że dziewczyna też nie będzie czuła się z Tobą nudno, że będzie chciała o wiele częściej z Tobą przebywać. Przede wszystkim nie siedź z nią cały czas w domu. Tylko od czasu do czasu postaraj się z nią wyjść na jakąś kolację, może na jakiś romantyczny spacer, na którym zaskoczysz ją spontanicznym piknikiem albo spontanicznym wypiciem wina gdzieś w parku, może zabierzesz ją na jakąś wycieczkę. Tego typu sytuacje powodują, że dziewczyna po prostu też ma ochotę na więcej. Natomiast jeśli cały czas siedzisz z nią w domu i te spotkania tylko i wyłącznie odbywają się u Ciebie w mieszkaniu albo u niej, no to wiadomo, że prędzej czy później dojdzie do jakiegoś wypalenia. Ty będziesz miał tego typu sytuację, że też ta cała znajomość się dużo szybciej znudzi. Zadbaj o to, żeby nie było rutyny w tym związku, tak? Możesz też od czasu do czasu dziewczynę zabrać na jakąś imprezę, możesz zabrać ją do swoich znajomych. Rób tak, żeby nie było nudno, ponieważ jeśli będzie nudno, no to oczywiście ona też się znudzi i ten cały związek momentalnie może przestać dla niej być wartościowy, ważny. Ona może dojść do wniosku, że się z Tobą nudzi. No tym bardziej, jeśli to jest temperamentna dziewczyna, taka, która lubi, jak cały czas coś się dzieje, no to tym bardziej powinieneś zwrócić na to uwagę. No i mimo wszystko dostarczać jej wrażeń, atrakcji. Może warto zabrać ją gdzieś na wycieczkę za granicę. Może teraz, jak jest ciepło, zorganizować warto jakąś wycieczkę rowerową. To są dobre pomysły, które też mogą spowodować, że dziewczyna nie poczuje nudy, nie poczuje rutyny w związku i poprzez to będzie chciała z Tobą się spotykać częściej. Ta cała relacja będzie dla Was o wiele bardziej ciekawsza, tak? Także tego typu patenty powinieneś wykorzystać i nie powinieneś absolutnie cały czas spotykać się z nią u siebie w mieszkaniu, oglądając filmy i zasypiając wieczorem, ponieważ to prowadzi tak naprawdę do rutyny i kobieta też po jakimś czasie czuje, że no czegoś jej brakuje, tak? Że w tym związku tylko cały czas spotyka się z Tobą, olewa swoich znajomych, nie ma żadnych wrażeń, emocji dodatkowych, no i ten cały związek robi się po prostu nudny, tak? Kolejna ważna rzecz, o której powinieneś wiedzieć, jeśli chcesz utrzymywać na dłuższą metę relacje z kobietami, to jest komunikacja z kobietą. Powinieneś słuchać tego, co mówi Ci dziewczyna w związku. Jeśli ona Ci mówi, mam dość tego, że nigdzie nie wychodzimy, no to tak jak powiedziałem przed chwilą, no powinieneś się zastanowić nad tym, żeby coś zacząć z nią robić, tak? Często tego typu sygnały, że coś nie pasuje dziewczynie, pojawiają się wcześniej, kobieta Ci to wyraźnie komunikuje, więc powinieneś zwracać na to uwagę i też odpowiednio zareagować na to, ponieważ jeśli nie będziesz reagował na sygnały dziewczyny, że coś jej nie pasuje w związku, no to może dochodzić do sytuacji, że dziewczyna Ci na pewnym etapie powie, że Ci dziękuję, że odchodzi, że to jednak nie było to, że ten związek był dla niej nudny, że ona się nie spełniała w tym związku, że cały czas siedziała w domu. I oczywiście to do tego typu sytuacji może doprowadzić. Natomiast też zwróć uwagę na to, co kobiecie nie pasuje w związku, w relacji. Jeśli ona Ci mówi, załóżmy, że brakuje jej takiej czułości, wrażliwości, no to też powinieneś się dostosować wtedy i pokazać jej tą wrażliwość, czułość. Albo jak ona Ci mówi, że brakuje jej przytulania. Oczywiście to jest też sygnał, że brakuje dziewczynie pozytywnych emocji, więc z automatu powinieneś się wtedy dostosować, zareagować na to, co ona Ci mówi, co jej nie pasuje. Jeśli będziesz pomijał tego typu sygnały od dziewczyny, no to prowadzi do sytuacji, że coraz częściej będziecie się kłócić. No i oczywiście będzie dużo większa przewaga tych negatywnych emocji niż pozytywnych. No i może dojść do rozpadu związku, możecie się rozejść, dziewczyna może stracić zainteresowanie. Także słuchaj tego, co ona Ci mówi. Wiem, że jest ważne to, żeby prowadzić dziewczynę, mówiłem o tym niejednokrotnie, ale równie ważne jest to, żeby ją słuchać, co ona Ci mówi w tym związku, co jej nie pasuje. Może ona ma jakieś większe potrzeby w łóżku, a Ty ją zaspokajasz tylko raz w tygodniu, tak? Może jesteś dla niej w łóżku zbyt taki delikatny, a ona po prostu lubi na ostro. Rozmawiaj z nią i słuchaj. Odpowiednio reaguj na to, co ona Ci mówi. Jeśli ona mówi, że lubi facetów, którzy ją ostro dominują, no to oczywiście zachowuj się w taki sposób przy niej, a nie zachowuj się jak jakaś po prostu miękka faja, nie bój się je dotknąć i tak dalej. Tak jak mówię, często kobiety tego typu sygnały pokazują na kolejnych spotkaniach, mówią, że to jej nie pasuje, tamto, więc warto na to zwrócić uwagę i warto od razu reagować na to, co kobieta Ci mówi. Ponieważ jeśli pominiesz ten ważny aspekt, no to będzie dochodziło do kumulacji w jej głowie
negatywnych rzeczy, emocji na temat po prostu waszego związku, no i w efekcie ten związek może szybko się rozpaść, ponieważ ona będzie w głowie miała więcej przeciw argumentów niż za i po prostu do niczego to wtedy nie doprowadzi. Warto też dziewczynę od czasu do czasu zaskakiwać pozytywnie w związku. Na przykład możesz jej robić romantyczne śniadania, kolacje. Oczywiście robisz to tylko wtedy, kiedy to jest zdrowy związek, tak? Kiedy dziewczyna jest w tobie zakochana, kiedy to widzisz, to tego typu sytuacje też są niezbędne po to, żeby właśnie podkreślić te pozytywne emocje. Bo jak się okazuje, my jako faceci często o tym nie pamiętamy. Wchodzimy w relację z dziewczyną, niby wszystko spoko, tak, spotykamy się, ale nagle dziewczyna ci mówi, że coś jej nie pasuje, że ona by chciała taką romantyczną otoczkę tego spotkania. I właśnie wtedy chodzi o robienie tego typu, kreowanie tego typu sytuacji, o których powiedziałem przed chwilą, czyli romantyczna kolacja, może picie wina w blasku księżyca, romantyczne śniadanie. Jeśli oczywiście sam dla niej zrobisz to śniadanie, wymyślisz jakiś fajny przepis, no to też dziewczyna zobaczy, że ty się postarałeś, że zrobiłeś to tak od serca i też podejdzie do tego w taki sposób, że jest to naprawdę coś romantycznego, coś, co jest dla niej wyjątkowe. Oczywiście to spowoduje, że to jej zakochanie w tobie, jeśli już wcześniej było, będzie dużo wyższe, ona też będzie dużo chętniej inwestować w tą znajomość. Także też nie zapominajcie o romantyczności, bo często ten aspekt jest pomijany w związkach, my faceci o tym nie pamiętamy. Jak już wejdziemy w związek, to robimy się leniwi, a jednak kobieta często pragnie, żeby zadbać o ten związek poprzez właśnie taką romantyczność, poprzez pokazanie jej, że się starasz, że jednak chcesz. Ale tak jak mówię, to tylko wtedy, kiedy jesteś w zdrowej relacji, kiedy kobieta jest zakochana, kiedy wiesz, że wszystko jest ok. No bo jeśli zaczniesz być zbyt romantyczny wtedy, kiedy kobieta nie jest tobie wystarczająco zakochana, oczywiście przyniesie to odwrotny skutek, dziewczyna zacznie się dystansować w stosunku do ciebie, więc o tym także po prostu pamiętaj. Kolejna rzecz, urozmaicaj wasze życie w łóżku. Jeśli na początku robiliście to w taki i taki sposób, to teraz może warto coś zmienić, warto, nie wiem, dodać do tego jakieś szalone pomysły, może warto zapytać ją, co ona lubi i po prostu wprowadzić to w życie, tak? Bo jeśli cały czas rutynowo robicie to w ten sam sposób, no to wiadomo, że jeśli spotykacie się rok czasu, 2 lata, 3 lata, dłużej, to też zaczyna być nudne, więc wprowadzę urozmaicenia do waszego życia intymnego. Tak jak mówiłem, może warto zorganizować jakąś kolację w łóżku, może warto po prostu zapytać się, co ona lubi, jeszcze bardziej zgłębić jej najskrytsze fantazje i po prostu wprowadzić to w życie. Tego typu działanie często powoduje, że dziewczyna jeszcze bardziej otwiera się na ciebie, więc warto po prostu pytać dziewczyny, co lubią w łóżku, jakie mają doświadczenia, co ją podnieca w tobie. Jeśli będziesz jej takie pytania zadawał, no to ona ci będzie odpowiadać. Jeśli ona ci będzie odpowiadać, to wystarczy, że po prostu odpowiednio zastosujesz się do tego, co ona mówi. No i oczywiście dasz jej to, czego ona chce. Ten związek też wtedy będzie dla niej dużo inny. Ona będzie czuła się zrozumiana. To jest bardzo istotne, ponieważ jeśli kobieta czuje się zrozumiana, jeśli jest dobra komunikacja w związku, oprócz tego, tak jak mówię, dobry seks, no to w czym problem, tak? Wszystkie kłótnie zostają rozładowane poprzez też wasze pożycie intymne, poprzez zrozumienie i nie ma żadnego problemu. Także pamiętaj o tym, żeby też dziewczynę zawsze zaspokajać, żeby mieć z nią porozumienie i odpowiednią komunikację. Bo bez tego naprawdę ci będzie ciężko stworzyć udany związek. Na początku wiadomo, często to jest burza hormonów. Poznajesz dziewczynę, jesteś nakręcony na nią, ale po roku, po 2 latach nagle widzisz, że w tej kobiecie masz bardziej przyjaciela, tak? Który okazuje ci zrozumienie, który jest z tobą na dobre i na złe. Także pamiętajcie o tym, żeby dobrze dogadywać się z dziewczyną. I to jest też ważne, jeśli chodzi o kłótnie z kobietami, bo tak jak niejednokrotnie mówiłem, te kłótnie będą następować, wiadomo, zawsze w dłuższym czy krótszym związku występują kłótnie, spontanicznie, nieraz nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby dążyć do zgody w tej kłótni. Bo jeśli ty w ciągu kłótni jeszcze dodatkowo nakręcasz te negatywne emocje, nie chcesz się pogodzić z dziewczyną, a ona też idzie w swoją stronę, oddala się od ciebie, no to niestety no, te związki nie będą trwały długo, tak? Także zwróć uwagę na to, jaki masz charakter. Czy ty masz charakter taki ugodowy, potrafisz pójść na kompromis, czy może jak cię dziewczyna wkurzy, to już po prostu lecisz po bandzie, wyzywasz ją, rzucasz w nią szklankami, czy po prostu zachowujesz się w taki sposób bardzo egoistyczny, nie chcesz w ogóle zaakceptować jej argumentów, nie chcesz się z nią porozumieć.
Bo jeśli tak jest, no to możesz mieć taki charakter po prostu też toksyczny i trzeba sobie wtedy świadomie z tego zdać sprawę, tak, że nie stworzysz dobrego związku, ponieważ sam jesteś toksyczny. Więc zastanów się, czemu te związki z kobietami się rozpadały. Czy to nie było czasem tak, że to ty dokładałeś ognia do pieca, podkręcałeś te negatywne emocje, obrażałeś ją, byłeś zazdrosny i ona z tobą zerwała. Bo w większości przypadków tak jest. Także warto też z kobietą iść na kompromis. Tak jak mówię, te kłótnie będą się pojawiać z różnych powodów, to jest naturalne, tak? Oby nie za często, no bo jeśli tam codziennie się z dziewczyną kłócisz, czy co drugi dzień, no to wiadomo, że coś jest nie tak. Ale jak raz w tygodniu się z nią pokłócisz, czy tam raz na dwa tygodnie, to jest normalna sprawa. Natomiast zawsze dąż w tych kłótniach do zgody, do porozumienia, ponieważ wtedy kobieta będzie czuła się zrozumiana, zobaczy, że ten związek dalej trwa, że możecie sobie ufać. Natomiast jeśli po kłótni każde z was pójdzie w swoją stronę, kobieta trzaśnie drzwiami i taka sytuacja będzie się cały czas powtarzać, ty nie będziesz pewny, co ona potem zrobiła po wyjściu z mieszkania, no to jest naturalne, że po prostu zaczniecie w stosunku do siebie tracić zaufanie, tak? A jak zaczniecie tracić zaufanie, wiadomo, czym to się kończy. Myśleniem o innych partnerach i w efekcie to wszystko zmierza do końca. Jeśli widzisz, że dziewczyna jest szczerze tobie oddana, no to mów jej, że ją kochasz. Często staję tego typu pytania, Krzysiek, czy należy dziewczynie pisać, że się ją kocha, wysyłać jej serduszka, pokazywać uczucie. Tak, należy tak robić, tylko trzeba to robić w mądry sposób. Pokazuj dziewczynie uczucia, ale dopiero wtedy, kiedy widzisz, że ona jest faktycznie w tobie zakochana. Nie odkrywaj swoich emocji, uczuć od razu, kiedy ją poznałeś, na pierwszych kilku randkach, ponieważ wtedy narażasz się na ryzyko takie, że ona sobie pomyśli, że tak naprawdę nie pokazujesz cech faceta, które jej się podobają i może cię spławić, może cię olać, a ty się zakochasz, będziesz miał z tym problemy. No i wiadomo, ta relacja będzie zmierzać donikąd. Także na to uważaj, ale pamiętaj, że w zdrowym związku, kiedy dziewczyna jest zaangażowana, to jak najbardziej powinieneś pokazywać jej swoje uczucia, emocje. Oczywiście też nie do przesady, bo tutaj nie chodzi o to, żeby być pantoflem, tak? Jeśli będziesz pantoflem, jeśli na wszystko się będziesz zgadzał, co ona ci mówi, jeśli będziesz robił wszystko, co ona ci każe, na każde jej zawołanie będziesz, nie będziesz miał własnego zdania, no to też oczywiście to nie jest dobre, ponieważ wtedy brakuje tych negatywnych emocji. Dziewczyna po jakimś czasie się wypala, czuje, że to nie jest to, nagle ci mówi, że już nic was nie łączy, ponieważ brakuje jej tych negatywnych emocji. Więc na to też powinieneś uważać. Musisz sobie uświadomić, że kobieta to nie jest całe twoje życie. Nawet jak poznajesz fajną dziewczynę, to nie skupiaj się w związku tylko i wyłącznie na niej. Nie olewaj swoich znajomych, przyjaciół. Pamiętaj, że kobieta to tylko element twojego szczęścia. Jeśli będziesz cały czas koncentrował się tylko i wyłącznie na kobiecie, z którą jesteś w związku, to twoje szczęście będzie uzależnione tylko i wyłącznie od tej dziewczyny, tak? No i wtedy co się stanie, jak coś między wami nie wypali? Ty będziesz czuł się nieszczęśliwy, będziesz miał doła, więc uważaj na to. Nie warto uzależniać swojego szczęścia po prostu od drugiej osoby. Spotykasz się z dziewczyną, jesteś szczęśliwy w związku, fajnie z nią spędzasz czas, masz fajny seks, super się dogadujecie, a oprócz tego powinieneś też mieć znajomych, ludzi, na których możesz polegać, własne pasje. Powinieneś też po prostu skupiać się na innych dziedzinach życia, a nie tylko i wyłącznie na tej dziewczynie. Ponieważ jeśli skupiasz się tylko i wyłącznie na tej dziewczynie, robisz wszystko pod nią, ona jest dla ciebie wielką miłością, całym światem, no to oczywiście cofasz się w innych wtedy dziedzinach, częściach twojego życia, no i jakby to wszystko podsumować, jakby zrobić bilans ostateczny takiego rachunku, no to działa to bardziej negatywnie na ciebie niż pozytywnie. Także uważaj na to i zapamiętaj sobie, że kobieta nie jest i nie powinna być całym twoim światem. Oczywiście jak jesteś w związku, no to dziewczynę powinno się pokazywać, że jest dla ciebie ważna, powinno się pamiętać o jej urodzinach, ale też odpowiednio powinieneś dawkować jej negatywne emocje, po to właśnie, żeby ona była w tobie zakochana, żeby kontrolować jej emocje i zainteresowanie w dłuższej perspektywie czasu. Dużo relacji z kobietami kończy się właśnie poprzez zazdrość. Jeśli zbyt dużo tej zazdrości pokazujesz w związku, śledzisz dziewczynę, sprawdzasz jej telefon, Facebooka i permanentnie coś takiego pokazujesz w różnych sytuacjach, kiedy ze sobą przebywacie, no to nie zdziw się, jak ona ci powie, że jednak ona ci też nie ufa i zacznie się spotykać z kimś innym. Powinieneś dać dziewczynie w związku swobodę. Nie osaczaj jej. I to szczególnie jest ważne na początku, kiedy poznajesz dziewczynę, no bo jeśli sprawdzasz jej telefon, jesteś zazdrosny o innych facetów, którzy do niej piszą, masz pretensje o jej byłego, no to momentalnie
palisz te wszystkie pozytywne emocje i powstaje zbyt dużo negatywnych konotacji, emocji. Dziewczyna w końcu ci mówi, że to jest nie to i odchodzi, tak? Czy ona będzie zbyt pewna ciebie, a pokazujesz to właśnie poprzez desperację, poprzez to, że masz fioła na jej punkcie. Niestety, ale większość związków może się wykoleić, więc po prostu uważaj na to. Uważaj na to, bo naprawdę do tematu relacji z kobietą trzeba podejść w taki sposób, że nie można szukać związku na siłę, bo jak poznajesz nową dziewczynę, to nie wiesz, jaką ona miała przeszłość, nie wiesz, jakie miała ona doświadczenia i często nawet nie masz wpływu na jakieś dziwne zachowania, które powstały w wyniku tego, że zostawił ją wcześniej facet, czy miała jakieś tam inne dziwne doświadczenia, tak? Także podchodź do związku z dziewczyną na początku z dystansem. Nie obiecuj sobie zbyt wiele, że od razu to będzie wielka miłość. Najlepiej mieć do tego luźne nastawienie. Idziesz na randkę, na spotkanie z tą dziewczyną, żeby się pobawić, poszaleć, żeby się wyluzować, żeby się dobrze czuć. Wtedy z automatu nie masz żadnej presji i też dziewczyna to widzi. O tym mówiłem już wielokrotnie, natomiast tutaj też i to powtarzam w tym wideo, żeby ci to weszło wreszcie do głowy i żebyś nie popełniał takich głupich błędów, jakie często widzę w mailach do mnie. Ja ci powiem z mojego doświadczenia, że ja nigdy nie chciałem związku sam z dziewczyną i zawsze to wychodziło bardziej właśnie od strony kobiety. Jak się spotykałem z dziewczyną, no to ona się angażowała, ona sama po jakimś czasie na mnie zazwyczaj wymuszała powiedzenie kocham cię, sugerowała mi to w różny sposób, mówiła misiu, a ty coś do mnie czujesz i tak dalej. Więc widzisz, kobieta sama mnie naprowadzała na to, żebym tak naprawdę był z nią w związku. Ja nie proponowałem nawet tego związku. I teraz sobie pewnie zadajesz pytanie, dlaczego ja tak miałem, a u ciebie to wygląda inaczej. No odpowiedź jest prosta. Ja zawsze, tak jak opowiadałem, starałem się maksymalnie mocno oddziaływać na kobietę emocjonalnie. Wiedziałem, że jak opanuję jej emocje, to czy będę z nią w związku, to tak naprawdę będzie kwestia uzgodnienia tego z nią, powiedzenia jej tak, chcę być z tobą i tyle, tak? Natomiast większość mężczyzn też na siłę szuka związku, poznaje dziewczynę, nie patrzy, czy jeszcze wystarczająco dobrze między nimi się układa, czy ona wystarczająco dużo zainwestowała, tylko mówią jej, ja chcę z tobą być, bo nie widzą żadnej innej alternatywy, innej kobiety. No i to wszystko wychodzi w czasie. Wychodzi w czasie, zaczynacie się kłócić, gdzie kobieta jeszcze nie jest wystarczająco zaangażowana. No i kobieta wtedy mówi czasami, wiesz co, musimy się rozstać, musimy od siebie odejść, bo ja już kogoś innego poznałam. Do widzenia, dziękuję ci, cześć, tak? Więc tutaj mam nadzieję, że trochę cennych rad zawarłem w tym wideo, bo starałem się opisać te najbardziej istotne rzeczy, które wpływają de facto na długość związku z kobietą. Jest jeszcze jeden czynnik, o którym nie mówiłem, to jest pasja w związku. Jeśli czujesz do kobiety silną pasję, energię, jeśli cały czas do niej dzwonisz i obydwoje się śmiejecie, jak tego typu sytuacja trwa przez wiele lat, bez skrępowania, dobrze ze sobą się czujecie, mówicie sobie o wszystkim, widzisz w kobiecie najlepszego przyjaciela, to oczywiście tego typu relacje z kobietami są najlepsze. Jeśli do tego dochodzi dobry seks, obustronne porozumienie pod kątem waszych oczekiwań, potrzeb, no to taki związek jest najlepszy, natomiast ciężko też znaleźć dziewczynę, z którą będziesz się wystarczająco dobrze czuł. Ja do wielu kobiet podchodziłem, z wieloma się umawiałem, natomiast nie z każdą dobrze się dogadywałem. Tak wielokrotnie mówiłem, niektóre dziewczyny mnie irytowały. Z kolei jeszcze inne kobiety były zbytnio różniły się ode mnie, zachowywały się w zupełnie inny sposób. Wtedy też dochodziło do różnego rodzaju kłótni, ponieważ mam silny charakter, wiem czego chcę, komunikuję to od razu kobiecie. Więc po prostu też musisz być świadomy, że jeśli chcesz znaleźć naprawdę fajną dziewczynę na związek, to weź się przede wszystkim do roboty, zacznij podchodzić do dziewczyn, ale też musisz poświęcić na to odpowiednią ilość czasu, bo wcale nie jest tak łatwo znaleźć dziewczynę, która będzie do ciebie pasować. Możesz się znaleźć, jeśli będziesz poznawał duże ilości kobiet, nauczysz się z nimi rozmawiać, nauczysz się generować w nich emocje, wtedy tak, no prędzej czy później trafisz na dziewczynę, z którą dobrze się rozumiesz i oczywiście wtedy też to jest dobra podstawa do związku, ponieważ jeśli wy się będziecie dobrze komunikować, będzie dobrze w łóżku, będzie przez wiele lat między wami pasja, taka niesamowita energia, że za każdym razem jak do niej dzwonisz, to ona się śmieje, ty się śmiejesz, to oczywiście taki związek rozwija cię, tak? Tyle w tym wideo. Jeśli się podobało, to zasubskrybuj kanał i pokaż to wideo najlepiej swoim znajomym.